Z tego, co zrozumiałem, tematem dzisiaj tego spotkania ma być słowo, przez które Pan mówi do nas. Jak wiemy, słowo to jest taka podstawowa forma komunikacji, którą każdy z nas, której każdy z nas używa w naszej codzienności. I kolega z Węgier, który nie mówi po polsku i gdyby nikt z nas nie mówił po angielsku, bardzo dotkliwie by odczuł, co to znaczy ta blokada komunikacyjna. I ktokolwiek z nas kiedyś był w jakimś obcym środowisku, wie, jak trudno porozumieć się, kiedy brakuje słów. Kiedy nie potrafimy mówić w języku, który jest rozumiany, kiedy nie jesteśmy rozumiani jako ludzie. I na przykład dlatego myślę, że ta frustracja wynikająca z braku bycia rozumianym jest głównym powodem, dla którego dzieci szybko się uczą mówić. Dlatego, że chcą powiedzieć, rozumieją coraz więcej, razem z naszym naturalnym rozwojem rozumiemy coraz więcej i chcemy się wyrazić. Każdy z nas, jak tu siedzimy, chce wyrazić to, kim jest. I po pewnym czasie orientujemy się, że nie możemy tego zrobić tylko za pomocą stroju. Nie możemy tego zrobić tylko za pomocą naszego zachowania. Że potrzebujemy nazwać pewne rzeczy. I słowa to są takie zjawiska, że tak powiem, które nazywają wszystko. Wszystko, co widzimy. Każdą rzecz, którą tu zobaczycie, każdy szczególik ma swoją nazwę. Dlatego, że tego potrzebujemy, żeby się wyrazić. I tak samo każdy z nas potrzebuje, nawet jeśli tego nie jesteśmy świadomi, potrzebuje wyrazić się za pomocą słów. I dlatego słowo jest tak ważne. Być może wielu z was było w sytuacji życiowej, w której rodzice zatroszczyli się o bardzo wiele rzeczy, ale nigdy nie powiedzieli wam: wiesz co, kocham cię, jesteś bardzo dobry, taki jaki jesteś. Jesteś piękna, jesteś mądry, jesteś silny. Być może nie umieli tego zrobić. I nawet jeśli starali się dać nam wszystko, w pewnym momencie odczujemy brak, bo będziemy się zastanawiali: ej, zaraz, czy ja jestem wystarczająco dobry? Słowa mają moc zbudować nas jako ludzi, każdego z nas. Mają moc stworzyć nas jako świadomych, silnych, odważnych, ale mają moc zablokować nas na długie lata. Słowa, które się kieruje do człowieka wystarczająco długo, z wystarczająco dużą złością, mogą go zabić. On może, nie tylko w sensie przenośnym, w sensie dosłownym, on może siebie zabić, kiedy te słowa powodują, że zaczyna siebie nienawidzić. Słowo ma moc zbudować i słowo ma moc zniszczyć. Nie ma w świecie mocniejszej rzeczy niż słowo. Przepiękne jest to w życiu, co znamy albo czego nie znamy, i to jest wtedy trudne dla nas, kiedy słowa zgadzają się z czynami danego człowieka. Patrzcie, jak bardzo nie lubimy, kiedy ktoś nam coś obieca, zbuduje wokół tego wielką nadzieję, wielką obietnicę, a później robi zupełnie coś odwrotnego albo zapomina. Nie robi tego, co powiedział nam, że zrobi, na co już się nastawiliśmy. Jak często rodzice obiecują dzieciom różne rzeczy, które później uważają za mało ważne. Ale co się dzieje wtedy? Wtedy dziecko zaczyna się czuć mało ważne. I każdy z nas musi być świadomy, no może prawie każdy. Mam nadzieję, że ktoś miał tą książkową, idealną rodzinę, ale dotychczas nie spotkałem takiej osoby w życiu. Więc każdy z nas mniej lub bardziej został stworzony przez różne rzeczy. Przez budujące i niebudujące słowa. I ważne jest to, żeby odnaleźć siebie w tym słowie. Niesamowite jest to, że Bóg jest wierny każdemu słowu, które wypowiedział. I niesamowite jest to, że słowo Boga powoduje, że to wszystko jest, że cały świat utrzymuje się w istnieniu. Bóg powołał i Bóg nigdy nie odwołał ani jednego swojego słowa.
Dlatego każdy z nas istnieje. Kiedy Bóg powiedział, chcę, żeby na tym świecie pojawił się Tadeusz, powiedział to z całą stanowczością, niezależnie od tego, co zrobi Tadeusz. Może zrobić wszystko z tym darem, który dostał od Boga. A on nigdy nie cofnie słowa, bo słowo zostało wypowiedziane z miłością i z mocą. I to samo dotyczy każdego z nas. To, że żyjesz, znaczy, że Bóg chce, żebyś żył. I chce cię takiego, jakim jesteś. Nie znaczy, że wszystko mu się podoba. Ale z całą pewnością chce, żebyś był taki, jaki jesteś. I na tej podstawie możemy budować i odkrywać w tym słowie, które Bóg wypowiada do nas, możemy odkrywać siebie cały czas. To słowo oczywiście, co nazywamy Słowem Bożym? Proszę. Adrian. No, proszę. Tak, na przykład Biblię, Pismo Święte. A czy Słowem Bożym jest tylko Pismo Święte? Chyba musimy sięgnąć do wyższej teologii. Wiktor, gdzie jesteś? Tarczyński, brat. Czekaj. Spowiada. No to w takim razie najwyższy autorytet na tym spotkaniu. No. Co jeszcze? Co przede wszystkim? No, głos, który mówi do nas w sumieniu. Sumienie. A chodzi mi o Słowo Boże. Kogo nazywamy Słowem Bożym? Jezus. Tak jest. Bóg. Dzięki. Bóg zdecydował się, że jest Słowem. Dlaczego? Dlatego, że Jego Słowo ma nieskończoną moc. I chociaż nasze słowa często wyrażają tylko życzenie, bo wiemy, że się nie zawsze sprawdzają w naszym życiu, to Słowo Boga jest nieskończenie wiążące. I Słowo Boga podtrzymuje istnienie całego wszechświata. I Słowo Boga, słowo jak wiemy, to jest forma komunikacji, wypowiedzenia siebie. Bóg zdecydował, że wypowie siebie w postaci Syna Bożego. Słowem jest Jezus Chrystus, że wypowie siebie. I co wypowiedział Syn do nas? Wypowiedział krzyż. I wypowiedział zmartwychwstanie. Wziął za nas, za każdego z nas, całkowitą odpowiedzialność. Nie zapytał się nas, czy jesteśmy godni, bo nie jesteśmy. Nie zapytał się nas, czy jesteśmy gotowi. Nie jesteśmy. Wziął z miłości nas stworzył i z miłości nas zbawił. I dlatego każdy z nas jest zbawiony. Co my z tym zbawieniem zrobimy? To jest zupełnie inna historia. Ale każdy z nas jest zbawiony w nieskończonym autorytecie Boga. Bóg powiedział, zrobił i pokazał. Słowo zgodziło się z życiem, wypełniło się. I Słowo wypełnia się w nas. Każdy z nas jest kochany, chciany i zbawiony. Już dziś. Dlatego w tym duchu chciałbym, żebyśmy przeżyli te rekolekcje. Następne dwie konferencje jutro będą bardziej o tym, jak Bóg działa w naszym życiu. Ale waga słowa i to, co chciałem powiedzieć na koniec. Ważmy swoje słowa. Nie chodzi o to, żeby się hamować, bo ktoś mówi, o, uważaj na słowa. I nie zawsze ma rację. Słowo, które wypowiadamy, mówi o nas, pokazuje nas. I słowo, które wypowiadamy, ma wielką moc. Każdy z nas może słowem stworzyć i słowem zabić. I słowem możemy się odkryć, możemy dać się poznać, możemy się dać pokochać i możemy dać odczuć, że ktoś jest akceptowany, kochany i ważny. Słowa są najważniejsze na świecie. Jeśli mają pokrycie w prawdzie. Dlatego to, co bym chciał zostawić dzisiaj jako ziarno dla każdego z nas, takie wprowadzenie w te rekolekcje. Słowa, które wypowiadamy, mają moc. Mówią o nas, kim jesteśmy. I mają moc powiedzieć nam o drugim człowieku.
to, co on mówi o sobie, ale też nie tylko. To, jaki jest. Patrzcie, ile razy ktoś coś mówi, a my patrzymy z boku i dzięki temu, że on mówi, mówimy, ty tak tylko mówisz w myślach, nie? Myślimy sobie. Bo to, co mówisz, jakby jest niespójne. Jak słowo się nie zgadza, jak słowo nie jest prawdą w drugim człowieku, to wykrzywia się nam cały obraz. Burzy się zaufanie. Dlatego im jesteśmy prostsi, bardziej szczerzy, uczciwsi, tym bardziej słowo działa. Tym bardziej jesteśmy podobni do słowa, które jest źródłem wszystkich słów. Do Boga. Kto czytał, ostatnia rzecz, kto czytał Ursulę Le Guin, Ziemio-morze? Ten świat Ziemio-morze, całe, to taka gruba książka, ale szkoda, że jest taka cienka, bo jest bardzo fajna. Ktoś czytał? No nie, błagam. Pokolenie, jak to się nazywa? Wy już chyba Z, nie? Niektórzy. W tej książce magia jest pokazana jako znajomość prawdziwych słów. I każdy człowiek ma swoje imię, które go wyraża. Wiecie, w Biblii też jest motyw prawdziwego imienia, które zna tylko Bóg, które nas wyraża. I to jest tam bardzo ciekawe w tej książce, że jeśli się zna czyjeś prawdziwe imię, to zyskuje się władzę nad tym człowiekiem. Patrzcie, jeśli kogoś naprawdę znamy, wiemy, jaki jest, czyli znamy jego imię, zyskujemy władzę nad tym człowiekiem. Zyskujemy odpowiedzialność i możemy z tym zrobić wszystko. Dlatego nasze relacje, zwłaszcza te bliskie, nie są do tego, żeby się kimś bawić. Ja wiem, że to jest oczywistość, co mówię, ale nie zawsze sobie uświadamiamy doniosłość tego, co robimy. Wchodzimy nieraz na bardzo, bardzo bliski poziom i zupełnie nie potrafimy uszanować tego, że ktoś otworzył serce. I wiecie, skąd są wszystkie rany na świecie? I są powtarzane od początku świata aż do dzisiaj, taki zaklęty krąg zła? Stąd, że nie przerywamy tego kręgu poprzez traktowanie z miłością, z troską człowieka, który się otwiera. I każdy z nas ma okazję być apostołem przyjęcia, akceptacji, miłości, bo tego każdy z nas chce najgłębiej. I to nam daje Bóg. Tego szukamy też tutaj. Przyjechaliśmy, żeby się zbliżyć do Boga, ale też żeby się zbliżyć do ludzi. Żeby być przyjętym takim, jacy jesteśmy. Amen. Mamy do tego prawo. Niech się tak stanie. Ale róbmy to w prawdzie i w miłości. I w trosce o drugiego człowieka.